Kościół świętego Józefa w Tarnowcu. Duszpasterstwo w Tarnowcu swoje początki ma kilka lat przed II wojną światową, wówczas należał do parafii katedralnej w Tarnowie. Ludność miała duże przywiązanie do kościoła, jednak nie miała na terenie wioski żadnej kaplicy. Po niedługim czasie kapłani przyjeżdżający na msze i nabożeństwa podsunęli pomysł budowy domu katolickiego i przyszłej kaplicy. 26 września 1937 roku na zebraniu wieńskim zapadła decyzja o budowie domu katolickiego, powołując na przewodniczącego księdza doktora Jana Bochenka, proboszcza parafii katedralnej. Książę Roman Sanguszko ofiarował ziemię pod budowę, pracę rozpoczęto wiosną 1938 roku i zakończono rok później. W 1942 roku ksiądz Bochenek sprowadza do Tarnowca siostry służebniczki ze starej wsi, które zamieszkają w domu katolickim i zakładają w nim m.in. przedszkole dla dzieci i kuchnię Caritas dla najbiedniejszych. Niedługo Niemcy przejmują dom na kwatery wojskowe, z którego siostry muszą się wyprowadzić. Po 1945 roku wracają do domu katolickiego i dalej prowadzą swoją działalność. Jesienią 1948 roku dekretem księdza biskupa Stepy sala domu katolickiego w Tarnowcu przeznaczona została na miejsce kultu jako publiczna kaplica, w której umieszczono Najświętszy Sakrament. Biskup Jerzy Ablewicz eryguje parafię 6 grudnia 1980 roku. Pierwszym proboszczem zostaje ksiądz Stanisław Prus, następnym ksiądz Stanisław Goryl, który uzyskuje lokalizację i zezwolenie na budowę kościoła, która rozpoczęła się w 1983 roku i trwała 7 lat. Biskup Józef Gucwa poświęcił nowy kościół 30 czerwca 1990 roku. W bocznej kaplicy urządzono ołtarz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, otoczony mozaikami przedstawiającymi polskich świętych: świętego Stanisława Szczepanowskiego, świętego Stanisława Kostkę, błogosławioną Karolinę Kuskównę i świętą Kingę.